pod górkę. No trudno. Lecimy. No pięknie jest. Lecę właśnie. Luźne rozbieganie, 60 minut. W terenie pofałdowanym. Parku miejskim. Parku krajobrazowym. Fajnie, odkrywam nowe ścieżki biegania, dojazd na rowerze. Wczoraj zaliczyłem przejażdżkę na MTB, ale sam jestem w szoku, bo było ciut na minusie i dałem radę. Jak widać, biegam w nowy rok. Zacząłem właśnie przygotowania do nowego sezonu. Jak zawsze pod górkę. Zacząłem przygotowania pod okiem nowego trenera. Także sporo motywacji z tym związanej. Okres roztrenowania to zazwyczaj dla mnie ciężki moment. Zaczynają się odzywać różne miejsca. W tym wszystkim na pewno dużym wsparciem była dla mnie Ania. No i oczywiście nowy trener, który dodał trochę świeżości i motywacji do mojej głowy. Także to jest mega na plus. Coraz bardziej chce mi się trenować. Już widzę sezon. Gdzieś tam planuję pierwsze starty. Na pewno chciałbym wrócić do tego, co było w 2019. Czyli po prostu ścigania się z najlepszymi na różnych dystansach, bo gdzieś tam układam sobie sezon tak, żeby zaatakować w pierwszej części połówki, zrobić 3-4 starty, zakończyć tą pierwszą część sezonu solidnym Ironmanem i zrobić sobie przerwę gdzieś w lipcu. Później też jest kilka startów fajnych. Chciałem wrócić do Almer. Jak już znam trasę, fajnie było się zmierzyć jeszcze raz z tym wyścigiem. Warto wspomnieć, że to jest drugi najstarszy wyścig na świecie, tuż po Ironmanie na Hawajach. Także impreza z tradycją. No i fajnie, trenuję sobie. Dobra, nie jest lekko. Lecimy. Podbieg Reja od stromszej strony. I nie ma, że boli. Winter Wonderland, haha! Jeszcze z większych update'ów to rozpocząłem współpracę z fizjoterapeutą, który ma mi pomóc poukładać moje ciało tak, żeby wszystko pracowało jak należy. Każdy mięsień odpowiadał za to, co ma odpowiadać.
godzinka, ponad 12 kilometrów, pewnie ciut ponad 100 metrów, 200 metrów przewyższenie.